Hejka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego kolejnego filmiku. Dzisiaj mamy sobotę, oglądamy plotkarę. Nie wiem, który to jest sezon, chyba trzeci, może jeszcze drugi, ale się wciągnęliśmy, w szczególności Papuch, i oglądamy ją, bo nigdy wcześniej tego nie widzieliśmy, a skoro jest na Netflixie, to uznaliśmy, że czemu nie? Czas obejrzeć. Dzisiaj jadę na piercing, bo znalazłam studio z tatuaży, gdzie jest piercing 1 plus 1 gratis, gdzie gratis to jest drugi piercing tańszy niż ten pierwszy, więc uznałam, że zrobię sobie dwa przekucia uszu, bo chcę po prostu. I polowałam też na to i w Niemczech, i w ogóle, i jakoś tego nie zrobiłam, ale tutaj się odważyłam i pójdę. I zamierzam sobie zrobić tu tutaj jednego kolczyka, bo tutaj kiedyś miałam kolczyka, ale go wyjęłam dla jednej z prac i później to mi się zarosło, nie mogłam nic z tym zrobić. I gdzieś tutaj, a tutaj czytałam, że skala bólu to 7 na 10, ale niepotrzebnie chyba czytałam i wolę się tym nie przejmować zbytnio i nie myśleć o tym. Także zamierzam sobie zrobić te dwa i jeśli chodzi o piercing, to głównie skupiam się na tym uchu, bo jest zawsze widoczne. To drugie to zostaje tak jak jest, czyli tylko te dwa przekucia. Jeszcze kiedyś miałam w języku kolczyka i też go wyjęłam ze względu na praktyki, a właściwie na rekrutację na praktyki w radiu. I no, żałowałam później, że to zrobiłam, bo się nie dostałam. Ale no cóż, drugi raz sobie raczej języka nie przekuję. I miałam też kiedyś tutaj kolczyka i on mi się podobał i trochę też żałuję, że go ściągnęłam. I jeszcze miałam w pępku, ale nie żałuję, że go ściągnęłam, bo zawsze mi się coś tam robiło nie tak i musiałam wiecznie to czyścić. Niefajne to było, widocznie nie było mi to pisane i go wyjęłam, wszystko się ładnie zagoiło. Ale jeśli chodzi o ból, to najbardziej mnie osobiście bolało przekłucie tutaj. Ja to nazywam petliczkiem, tę część ucha, więc bolało mnie tu najbardziej, jeśli chodzi o ucho. Chrząstki nie, właśnie paradoksalnie, a ta miękka część bolała mnie najbardziej. Język w ogóle mnie nie bolał, pępek też w ogóle nic nie czułam, broda tak samo nie. I jeszcze pamiętam brodę, to mi przykuła koleżanka z plastyka, także taka ciekawostka i to były szalone lata młodzieńcze, nastoletnie, więc no brodę miałam przekłutą w sposób nieprofesjonalny, ale bardzo dobrze i bardzo ładnie. Także no, koleżanka miała dryk akurat do tego i zrobiłyśmy to. A resztę wszystko, inne przekucia, to miałam wykonywane profesjonalnie, bo jednak ten jeden raz mi wystarczył, resztę się bałam zwyczajnie i uznałam, że lepiej jednak zapłacić trochę za to. Ciekawa jestem, jak dzisiaj pójdzie. Jestem trochę podekscytowana, ale jednocześnie się boję. Wygląda jak grzywa lwa, trochę się napuszyła. Wczoraj zrobiłam sobie Francuza, zostawiłam na noc i dzisiaj to rozplątałam i wygląda to tak. No nic, trzeba z tym żyć. Nie tak miało to wyjść, ale wyszło tak, jak jest, więc no myślę, że z czasem trochę to się wszystko wyprostuje i oklapnie, bo jest wilgotno na zewnątrz, jest typowo listopadowo, więc mam pewne nadzieje co do tego pofalowania, że się wyprostuje. A w ogóle to Wam chciałam też pokazać parę rzeczy, które kupiliśmy ostatnio z Papuchem w Lidlu i kalendarz adwentowy Buńka. To wrócę za chwilę i Wam pokażę. Zacznę od kalendarza dla dziećka. Jest on taki. Wydaje mi się, że rok temu też dostał kalendarz tej samej firmy, jeśli mnie pamięć nie myli. Także na pewno dziedziek będzie przeszczęśliwy przy otwieraniu każdego z okienek i będzie miauczał, skiauczał, tak jak robi to zawsze, gdy otwieramy kalendarze adwentowe. Tradycji musi stać się zadość, więc kalendarz dla Dziuśka jest najważniejszy każdego roku. W Lidlu zobaczyłam takie cudowne mieszanki świąteczne, jeśli chodzi o to musli, granole? Nawet nie wiem, co to jest. Granola, to jest granola. I wybrałam smak z miodem, z czekoladą, ze śliwkami, z wiśnią i z przyprawami. I muszę przyznać, że dzisiaj, gdy jadłam śniadanie, użyłam sobie, sypałam sobie trochę tego musli, to wygląda o w ten sposób. I pachnie piernikiem. Zapach jest wspaniały, totalnie w moim typie i naprawdę piernik z czekoladą. Coś wspaniałego i ze śliwkami, także z powidłem śliwkowym. Także no, smakowało mi bardzo. Polecam ten zakup. Kusił mnie zakup granoli, ale z truskawką, białą czekoladą i tak dalej, ale tam nie było tych przypraw, a mi zależało właśnie na przyprawach typu cynamon, kardamon, goździki, imbir i anyż, bo to mi się kojarzy ze świętami i ogólnie z taką zimową aurą, więc wybrałam coś, co ma śliwki, czego normalnie bym nie wybrała, ale z racji, że to jest najbardziej świąteczny wybór moim zdaniem,
przeszło i mi smakuje, więc to się liczy. Wzięłam też w Lidlu taką herbatkę owocową, grzaniec owocowy z jabłkiem i cynamonem. Kosztowało 4 coś, jest tutaj 20 torebek, nie wiem jak smakuje, jeszcze nie próbowałam. Na pewno wkrótce spróbuję. Nie czuć zapachu zbytnio przez pudełko, co jest może niedobrym omenem, ale mam pewne nadzieje, jeśli chodzi o tę herbatkę. I wzięłam też herbatkę piernikową. I ta akurat pachnie niesamowicie. Także jestem mega ciekawa, jak ona będzie smakowała, ale widzę, że tutaj też jest susz z jabłek. Także mogą być do siebie podobne. Wcześniej się nie zorientowałam, że kupiłam właściwie dwie bardzo podobne do siebie herbaty. No nic, mam nadzieję, że będą smaczne obydwie i jednak będą się różniły troszeczkę od siebie. Buniek jest jak zwykle tutaj, o, proszę, zainteresowany. Papuch znalazł znowu 20 groszy, bo wczoraj też znalazł, wychodząc z domu. Już wróciliśmy do domu i jestem przeszczęśliwa, że sobie te kolczyki zrobiłam. I jeśli chodzi o ból sam w sobie, to nie jest jakiś zatrważający. Oceniłabym go max na 6 w skali 10, tylko że on trwa dosłownie 2 sekundy. Pani kazała mi wziąć wdech, i ona przekuła w tym czasie wydech i przeciągnęła później kolczyka i to było właściwie tyle. Tylko że dla mnie przy robieniu dwóch na raz było gorsze to, że już tak jakby za drugim razem człowiek zawsze wie, czego się spodziewać. No i to jest jedyna taka rzecz, ale poszło wszystko pięknie, ładnie, sprawnie i naprawdę jestem przezadowolona z takiego prezentu imieninowego. I gdy wracaliśmy tramwajem, czekały tam już kanary. My standardowo mamy bilety miesięczne, ale jedna osoba została złapana na braku biletu i wiadomo, została odpowiednio obciążona finansowo. I teraz może przejdę do tego, co może Was interesuje najbardziej, czyli dlaczego odeszłam z mojej ex-firmy. I to trochę potrwa ta cała opowieść, więc weźcie sobie coś do picia ciepłego, usiądźcie wygodnie. No ale to było tak, że przepracowałam tam w sumie 9 miesięcy. Moim wczesnym takim głównym założeniem było dotrwanie do 12, żeby mieć już jakieś takie bardziej solidne doświadczenie w cudzysłowie, bo też nie chciałam, żeby to było tak, że kilka miesięcy przepracuję tu, kilka tam, bo to tak średnio wygląda, aczkolwiek też różnie na to ludzie patrzą w zależności od przypadku i od tego, na kogo się trafi, jak mniemam. Ale tak czy siak to był mój taki cel pierwotny. Nie było tak źle do pewnego momentu, gdy wszystko zaczęło się psuć i zauważyłam, nie tylko ja, bo zespół również i to większość zespołu, że jest jakaś tam tendencja spadkowa, jeśli chodzi o atmosferę w tej pracy. I wiadomo, jak coś się psuje, ryba jak się psuje, to się psuje od głowy i tak samo było w tej firmie i jest, o ile mi wiadomo, bo z koleżankami utrzymuję dalszy kontakt i to na takim codziennym, na codziennej takiej płaszczyźnie, więc też mniej więcej jestem poinformowana, co się tam dzieje. W każdym razie nie jest dobrze, bo management tam był tragiczny i tak długo, jak był człowiek w stanie wytrzymać ja, to wytrzymałam, ale ja też nie jestem z takich ludzi, którzy lubią babrać się w tym samym bagnie i gdy widzę, że już czara goryczy się przelała, to po prostu nie widzę sensu dalej męczenia się z danymi osobami na porządku dziennym i wolę po prostu zmienić pracę logiczne, po co mam się męczyć. Takie mam podejście już od jakiegoś czasu i raczej go nie zmienię. Tak czy siak ogólnie zwolniłam się z konkretnego pewnego powodu. I nie tylko ja, bo kolega też się zwolnił w tym samym czasie co ja, bo uznał, że tego wszystkiego już jest za wiele. I zaczęło się od takiej rozmowy z menadżerką, która próbowała nas jakby ułagodzić, udobruchać może trochę, albo też troszeczkę
no nie wiem, uciszyć, o, w ten sposób, i która zwołała takie właśnie spotkanie z wcześniejszej prośby liderki, bo ona z liderowaniem nie ma nic wspólnego, bo nie miała żadnego doświadczenia, nic po prostu. I to było jeszcze bardziej zabawne. Ogólnie w tej firmie ludzie na stanowiskach to byli dosłownie zabierani chyba z ulicy, no ale to już jest temat na zupełnie inną konwersację. Tak czy siak, rozeszło się o pewną rzecz, na którą zwróciłam uwagę i nie tylko ja na to zwróciliśmy uwagę. Ta rzecz odnosiła się do sposobu rekrutacji. Słowem, była tam nieprawidłowość, która była karygodna zwyczajnie i nam się nie podobała. No i próbowano nas uciszyć, ale tak średnio wyszło. No i później, gdy tak jakby odkryłam kłamstwo menadżerki związane z tym i miałam tak jakby dowód czarno na białym, to zaczęło strasznie przeszkadzać mojej tym liderce i nie tylko mojej tym liderce. I ona tak jakby zrobiła jeden na jeden. I ten jeden na jeden nosił tytuł case study. To ja myślałam, że będzie coś w stylu, no nie wiem, może zrobiłam jakiś błąd, może była jakaś eskalacja, a jeszcze wcześniej czegoś takiego nie miałam. Może coś się stało, albo może coś chcą mi pokazać. Ona chce mi coś pokazać, chociaż ona na niczym się nie znała, bo ona nie miała żadnego doświadczenia ani w naszym dziale, ani tak jak wcześniej wspomniałam, na tego typu stanowiskach, więc tak jakby ona o niczym nie ma do tej pory pojęcia z tego, co się orientuje. Tak czy siak ustawiła takie spotkanie w kalendarzu, ale się jakoś tym nie przejęłam szczególnie, tym bardziej, że to było już bardziej bliżej końca miesiąca, więc myślałam, że może też coś w stylu jeden na jeden, tak jak ona miała w zwyczaju robić. I przed tym spotkaniem, dzień wcześniej, mieliśmy też takie teamowe spotkanie i ogólnie ta liderka, bo liderka, chciała na nas zrzucić swój obowiązek i ona to powiedziała tak, że od dzisiaj będziecie robić to, to i to i ona będzie sobie wybierać osobę odpowiedzialną za dany tydzień, na chybił trafił, ha, 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 koniec tematu, nie? To mi się bardzo nie spodobało. No to się zapytałam jej, jak ona to widzi na przyszłość i że no na chwilę obecną nie czuję się komfortowo wykonywać ten i ten obowiązek, ponieważ no po prostu nie leży to w mojej gestii, nie jestem przyzwyczajona do robienia czegoś takiego, nie widziałam, jak to się robi, nie wiem, jak ja mam to robić. I no zapytałam, idąc za ciosem, czy będzie też w związku z tym jakaś, wiadomo, większa wypłata, czy coś takiego. I jak ją to oburzyło, żałujcie, że jej miny nie widzieliście. Później też się odezwały jeszcze dwie koleżanki, z czego jedna to koleżanka taka właśnie, która była taką czarną owcą w zespole, która no zawsze się podlizywała managementowi i to było o tyle dziwne, że ona się w końcu odezwała i jej to też tak jakby się nie spodobało. W każdym razie no więcej osób zaczęło tak jakby wykazywać swego rodzaju obawy. Nie tyle niechęć, co obawy i ja w żadnym wypadku nie odmówiłam wykonania tego obowiązku, tylko po prostu wyraziłam swoje obawy oraz to, że nie czuję się zbyt pewna, robiąc to na chwilę obecną. I ona sama skwitowała całą rozmowę tym, że w takim razie za jakiś czas, jak zobaczę, jak inni będą to robić, jak dalej, to będę mogła też to przejąć. Dobra, tak się skończyła ta rozmowa. No ale dzień później było to jeden na jeden. No to wiecie, odpalam sobie kamerkę, wchodzę na ten meeting, patrzę, a to nie tylko ta pseudoliderka, ale jeszcze menadżerka. No i ja już wiedziałam, że to nie będzie takie zwykłe coś. I no tutaj już tak jakby nastawiłam się odpowiednio. Aczkolwiek dla mnie takim totalnym chamstwem było to, że nie wiedziałam tak naprawdę do ostatniej chwili, co się będzie działo. I nie byłam przygotowana na to merytorycznie, nie miałam żadnej rozpiski, ani wiecie, planu zdarzeń, niczego takiego. I po prostu w chwili, kiedy to się działo, ingerowałam odpowiednio na tyle, na ile mogłam. Ale kwestia jest taka, że one mi zarzuciły, że wytwarzam złą atmosferę w zespole, że podburzam nie tylko cały zespół, ale cały dział, czyli około 50 osób. Taką mam charyzmę, chyba powinnam zacząć bawić się w politykę, że powinnam sobie zacząć szukać nowej pracy, że ewidentnie nie nadaje się do takich prac. Uważam, że tego typu słowa z ust menadżerki i liderki nie powinny nigdy paść. I wiem, że różni ludzie mają różne doświadczenia z korporacjami i też niejedno przeszli, niejedno widzieli. No ale tak czy siak uważam, że jednak na stanowisku powinno się bardzo uważać na słowa. No tak jak ja uważałam na słowa, tak i one powinny jeszcze bardziej uważać na słowa, prawda? I one ogólnie straszyły mnie kodeksem prawnym, to znaczy prawem pracy mnie straszyły, jak również dyscyplinarką, ale oczywiście nie mogły mi dać dyscyplinarki, no bo nie miały podstaw, prawda? Więc no tylko mnie słownie ostrzegają, żebym na przyszłość wiedziała, że pewnych spraw się nie podnosi,
I jeszcze zakazały mi wypowiedzi jakichkolwiek na tle teamu, podczas spotkań teamowych, zespołowych, jak również ogólnie, no nie? Morda w kubeł i tyle. I ogólnie to była jedna taka wielka nagonka i team liderka oczywiście kłamała, bo ona średnio tak po polsku, średnio rozumie, średnio gada, ona w ogóle chyba w innym świecie żyje, bo ona też nie jest stąd i widać, że ciężko jej się odnaleźć, no ale tak czy siak nie usprawiedliwia to tego, że ona nie ma zielonego pojęcia o niczym, nic nie rozumie. I ona mówi coś takiego, że no, że to prawda, jestem bardzo dobrym pracownikiem, że nie ma z tym pod tym kątem żadnych problemów, no ale zaczęła właśnie ściemniać, że ja nie chciałam w ogóle wykonać obowiązku i że ja tym samym odmówiłam wykonania obowiązku, co jest wierutnym kłamstwem. I ja mówiłam, że ona po prostu kłamie, wierutnie kłamie, odwraca kota ogonem. Niejednokrotnie tak robiła w przeszłości, nie tylko ze mną, ale też z innymi ludźmi. Tylko że kwestia jest taka, że no nie wszyscy mają odwagę przyznać to i zgłosić pewne rzeczy. No ja miałam, ale tak mnie rozstroiły strasznie, że mimo, że się broniłam, powiedziałam im, że to jest dyktatura, żałujcie, że tego nie widzieliście i nie słyszeliście ich reakcji, bo dosłownie tak się obruszyły, gdy powiedziałam, że to jest dyktatura, że to jest wszystko wierutnym kłamstwem, że jedyną osobą, na którą się uwzięły, jestem ja, że reszta osób, która również się wypowiadała w taki, a nie inny sposób, nie dostała żadnego upomnienia, gdzie dostałam je tylko ja, ponieważ jestem osobą niepasującą, osobą, która zgłasza problemy, co jest zresztą zgodne z mottem, prawda, firmy, i to im po prostu nie pasuje. Nie pasuje im osoba, która zgłasza nieprawidłowości, bo one wychodzą z założenia, że są święte, że są nieskalane, że ich akcje są w 100% poprawne. One się nie mylą po prostu, nigdy. Moja ex-team liderka nigdy się nie pomyliła i nigdy nie zrozumiała opacznie czyichś słów. Wielokrotnie trzeba było jej tłumaczyć, o co nam chodzi, bo ona po prostu nie rozumiała, przytakiwała, ale nic nie rozumiała. I kwestia jest taka, że no naprawdę rozstroiły mnie nerwowo wtedy i no cały dzień już nie przepracowałam, przyznaję, bez bicia, bo nie byłam w stanie i byłam wtedy w biurze i musiałam się mimo wszystko jakoś trzymać i no to mi dało do myślenia, to znaczy dało mi do myślenia pod tym względem, że nie warto tam być, nie warto być w takiej toksycznej atmosferze, gdzie tym jest w porządku, ale management nie. Kolega już po tej pierwszej rozmowie z menadżerką złożył ustne wypowiedzenie, a później wypowiedzenie pisemne i bardzo dobrze zrobiła, też go za to chwaliłam. Ja nie wiedziałam jeszcze wtedy o tym, że on złożył wypowiedzenie, ale też złożyłam zaraz później wypowiedzenie i tak naprawdę nie przepracowałam już ani jednego dnia do końca przyszłego miesiąca, czyli do końca lipca. Do końca lipca już nie przepracowałam żadnego dnia, nie pojawiłam się w biurze, nie robiłam nic, odeszłam po prostu w cień, oddałam sprzęt. Dziękuję, do widzenia. Lepiej, żebyśmy się nie spotkały w przyszłości. To jest taka jedna rzecz, więc jeśli chodzi o pracę, ja wiem, że wszędzie bywa różnie. Są różne przypadki. Niektórzy sobie chwalą pracę w korporacjach. Okej, dobra, w porządku. Ja na nieszczęście nie mogę tego powiedzieć, bo to jest moja trzecia. Teraz pracuję w trzeciej korporacji, innej. No ale ta korporacja to naprawdę to, co człowiek tam widział, słyszał, to była jakaś totalna patologia. I nie poleciłabym tego miejsca nikomu, bo po prostu tam się nie da dłużej pracować. Idzie oszaleć. Jedna taka koleżanka, która tam pracowała przede mną, którą poznałam właśnie przez moje koleżanki z tej ekspracy, też się zwolniła po pewnym czasie, bo już miała serdecznie dość. Tak zresztą jak większość ludzi. Ogólnie jest tam teraz bardzo duża stagnacja. Nie ma żadnych rekrutacji, ludzie się zwalniają, odchodzą praktycznie każdego miesiąca. Mnie to cieszy, bo przynajmniej ludzie zaczęli widzieć na oczy, jaka sytuacja i reagują odpowiednio, czyli zmieniają pracę. I wiem, że nie zawsze jest to możliwe, bo każdy ma różną sytuację życiową, ale czasami lepiej po prostu to zrobić i mieć święty spokój, bo zdrowie jest najważniejsze mimo wszystko. I wtedy właśnie tego dnia, jak już ochłonęłam, zaczęłam wysyłać CV, nie wiem ile ich wysłałam, z 10 może, i odpowiedzi dostałam chyba z 6, z czego później miałam 4 rozmowy z menadżerami, ale udało mi się dostać do pracy, do której najbardziej chciałam. I tutaj teraz właśnie pracuję, czyli w finansach, ubezpieczeniach, tak bym powiedziała, ale jest to jak dotąd moja najlepsza praca, to na 100%. Bo no mimo wszystko mam inne warunki pracy, zaczynam sobie między 7 a 10, pracuję 8 godzin, nikt mnie nie śledzi, nikt nie patrzy mi na ręce, nikt nie patrzy na to, czy byłam 2 minuty w łazience, czy 20. No 20 to przegięłam, prawda? No ale wiecie, o co chodzi. Nie ma czegoś takiego. Za bardzo nie chcę też chwalić, bo wiecie, jak to jest, ale jest w porządku. Plus w tej firmie, jak również w pierwszej firmie,
przyznano mi cały urlop, czyli tych 26 dni, gdzie w tej mojej ex-firmie nie chcieli to zrobić. I podkreślam, to nie był żaden polski, jak to niektórzy mówią, Januszek, tylko po prostu w każdej firmie, w której pracowałam, to była firma z zagranicy. Więc tak jakby tylko mieli u nas filię tutaj w Krakowie i no przykra sytuacja, bo prawda jest taka, że różne rzeczy się dzieją, naprawdę przeróżne. I tak jak papuch pracuje w polskiej małej firmie i jest bardzo zadowolony i naprawdę mają tam mega atmosferę i fajne podejście, spoko szefostwo, tak ja pracując w zagranicznych firmach, które niby są takie świetne, mają piękne hasła, PR niesamowity, reprezentują sobą bardzo często bardzo niski poziom. Nie mówię teraz o swojej obecnej firmie, bo nie chcę też za dużo o mojej obecnej firmie mówić, bo jest mimo wszystko lepiej, nie da się ukryć i nie zamierzam tutaj się negatywnie wypowiadać jak na razie, bo nie mam też podstaw ku temu, bo jestem dobrze traktowana. Ale no, ta moja ex-firma to była jedna wielka porażka. Także myślę, że jeżeli chodzi o pracę w korporacjach, to też bywa różnie. Zależy od firmy, zależy od szczęścia, od stanowiska, od działu, od umiejętności, od specjalizacji. Oczywiście ci, którzy mają jakieś tam konkretne specjalizacje, zawody i tak dalej, to na pewno mają te wyższe szczeble i mogą mieć lepsze warunki nie tylko zatrudnienia, ale również takie codzienne pracy. A ci na tych niższych szczeblach, wiadomo. No ale uważam, że każdemu pracownikowi należy się szacunek i gdy jednak coś nie funkcjonuje i gdy się to zgłasza, to powinno to być brane na poważnie i adresowane, a nie zamiatane pod dywan, żeby tylko piękny obrazek wspaniałych team liderek i menadżerek, które trzymają się za ręce i one biorą udział we wszystkich akcjach, tylko one są najwspanialsze i tylko one są wychwalane, one dostają tylko pozytywny feedback, a my tak jakby pracownicy jesteśmy zawsze najgorsi, plebs, zresztą tak było nam powiedziane prosto w twarz, że my jesteśmy najgorsi. Wiecie, są odsuwani w cień i to jest niesprawiedliwe. Różne rzeczy się dzieją na świecie i powinno się brać różne rzeczy pod uwagę, a nie słuchać tylko jednej strony, właśnie po to, żeby piękny obrazek dalej był piękny, a nie miał żadnej skazy na sobie. Jeśli chodzi o szukanie pracy, to jak wspomniałam, poszło szybko, łatwo, gładko. Po 2 tygodniach wiedziałam już, że mam umowę praktycznie przygotowaną, to znaczy miałam list intencyjny, później zrobiłam sobie badania medycyny pracy i od 1 sierpnia zaczęłam nową przygodę w nowej firmie. I zapomniałam się chyba nawet pochwalić, że dostałam umowę na czas nieokreślony. Więc jak wiecie, w każdej firmie dostaję takie umowy. Więc no chyba nie jestem złym pracownikiem, nieważne co robię, bo się zawsze staram, jestem w pracy, nie kłócę się z nikim, zawsze jestem osobą ugodową, bez konfliktów i tak jakby, owszem, wyrażam swoje zdanie w granicach rozsądku. No ale nie należę do osób, które są zwalniane, bo nie wykonują swoich obowiązków, albo wykonują je źle, albo dyskryminują kogoś, a one tym samym głosząc hasła tolerancji i tak dalej, love is everywhere i tak dalej, postępują w sposób zaprzeczający swoim hasłom. Obrzydliwe, obłudne. Ja nie mogę żyć w takim środowisku i zwolniłam się po prostu. Plus w mojej obecnej firmie, gdy się przedstawiałam na forum publicznym, to odezwała się do mnie jedna dziewczyna i ona napisała: ty, Sylwia, czy ja dobrze usłyszałam, że pracowałaś tam i tam? Ja mówię: tak. Ona mówi: bo ja też. I nawiązała się więź między nami od razu, bo ona miała identyczne doświadczenia, tylko w zupełnie innym zespole, w zupełnie innym dziale, ale również traktowano ich jak śmieci. No niestety, często się słyszy o takich nagłych zwolnieniach i takich bardzo niefajnych gierkach. I to jest prawda, to się dzieje rzeczywiście. Nie każdy o tym mówi, nie każdy się chce przyznać. Nie wszędzie też tak jest, ale się to zdarza, niestety. Więc praca pracy nierówna, pracodawca pracodawcy też nierówny. I naprawdę, no, uważam, że lepiej jest szukać albo w międzyczasie, jeżeli się trafiło na takie felerne miejsce, albo po prostu się zwolnić i poszukać, jeżeli się ma taką możliwość. Ja akurat wiedziałam, że sobie pracę znajdę na 100%, bo znam też niemiecki, a osoby z niemieckim są tak bardziej preferowane i bardzo łatwo jest znaleźć pracę w Polsce z językiem niemieckim na odpowiednim poziomie i to mnie akurat cieszy, bo jednak to zatrudnienie jest, ale fakt faktem, uznałam z perspektywy czasu, że po prostu nie chcę już dłużej tkwić w takich środowiskach na dłuższą metę, stricte korporacyjnych, ponieważ mnie to nie satysfakcjonuje, nie rozwija mnie to w jakimś większym stopniu i zwyczajnie nie lubię tego robić. Oczywiście ma to pewne zalety, tak jak praca hybrydowa i tak dalej, ale jednak wolę się zająć czymś innym i na pewno swój nowy plan zacznę wcielać w życie od kolejnego roku, czyli od 2025 roku. Także jeszcze nic nie będę mówić, bo nie chcę zapeszać, ale jak już będzie wszystko pewne, to dam Wam znać na 100%.
I już zakończę swoje gadanie, bo to trochę trwa. Widzę, że na telefonie już minęły 22 minuty. Tak czy siak, zaczynamy się szykować do biedry. Jutro z kolei wybieramy się na urodziny mojej siostry. I raczej nie będę nagrywać urodzin ani z tych rzeczy. Może jakieś tam urywki i pokażę Wam na pewno prezent. Papuch, może pokazałbyś prezent, część prezentu. To dla siostry uzbieraliśmy między innymi produkciaka, papier Pakosław, co za imię straszne, toaletowy. I to nie jest przypadek, bo tutaj jest pewna historia, się kryje, bo moja siostra mafioła na punkcie papieru toaletowego Foxy. I ilekroć jest promocja w Stokrotce, a Stokrotka jest obok jej mieszkania, to tylekroć ona kupuje sobie taki dosyć spory zapas, powiedziałabym. Taki wręcz ogromny zapas. I no, za każdym razem mi się z tego śmiać chce, więc dla niej będzie papier toaletowy z wkładką pieniężną. Także to będzie prezent dla niej. O, jest i mistrzunio. Jest i piękniś. Przy matce maminy, tak. Tak, matka wróciła. Chujek przyszedł do mnie, to co? Jakie oszustwo. Właśnie wróciliśmy z Biedronki i była masa ludzi. Wszystkie kasy pełne i to tak naprawdę porządnie. To była jakaś jedna wielka tragedia dzisiaj.